Jeżeli ciebie oddalę, zostaniesz przecież ośmieszona. Jeżeli ciebie przyjmę wraz z dzieckiem, sam siebie ośmieszę. Mario, byłaś najcnotliwsza z cnotliwych, a teraz mogą nawet ciebie ukamienować. Józefie, nie skłamałam. Nie uczyniłam niczego, co jest niezgodne ze mną. Uwierz mi. Rozmyślam nad tym każdego dnia. Każdego dnia odczuwam lęk, ale zaraz potem wypełnia mnie spokój. Pierwszy raz czuję, jakby coś unosiło mnie ze zdwojoną siłą. Siłą zbawienia. Idź już, proszę. Józefie, ciemna jest noc, ciemniejsza niż wszystkie. Czuję jego obecność. Zbliża się do nas. Jeszcze kilka kroków, tam, pod dach. To on cię wybrał. Bóg da ci siłę. Wydaje mi się, że to, co wydarzyło się tamtego dnia w Betlejem, jest święte. I jakby to powiedzieć, nieosiągalne. Jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić. Chyba nazbyt przyzwyczaiłem się postrzegać naszego Pana jako króla narodów, króla wszech rzeczy, aniżeli jako bezbronne dziecię urodzone w żłobie. Przyjacielu, to właśnie dlatego wbijamy teraz gwoździe, budując stajenkę. To dlatego przynosimy sianko, przyprowadzamy kozy i owce. Wszystko po to, by właśnie zwrócić Bogu Jego człowieczeństwo, ukazać Go najprawdziwiej, tak jak do nas przyszedł tu na ziemię. Nagie, małe dzieci, bezbronne jak bezbronni jesteśmy my. Wigilia Wszystkich Święciczan to jest takie niezwykłe święto całej naszej różnorodności, zgromadzonej na jednym miejscu. I dzisiaj taką szczególną wartością, która nas łączy na tym miejscu, jest miłość. Jest miłość do Boga, miłość do naszej ojczyzny, miłość do naszego miasta, miłość do bliźniego, do drugiej osoby. Dziś tak wiele już o tym słyszeliśmy. I moi kochani, kiedy Jezus miał się narodzić, Jego narodzenie obwieściła pieśń aniołów, którzy śpiewali chwała na wysokości Bogu, a na ziemi ludziom dobrej woli. I wierzę w to, że naszym przesłaniem, naszym powołaniem jest to, abyśmy stawali się ludźmi dobrej woli, ludźmi pokoju. Wierzę, że tego od nas Bóg oczekuje i dzisiaj to jest szczególnie potrzebne dla naszej ojczyzny. Dlatego też naszymi życzeniami, których jestem reprezentantem z ulicy Zamkowej, jest to, abyśmy te święta wykorzystali na taki czas stawania się ludźmi dobrej woli i ludźmi pokoju. Jesteśmy tuż przed najpiękniejszym świętem, tak bardzo oczekiwanym. Myślimy o naszych bliskich, o tym, jak spotkamy się przy rodzinnym stole, ale nasze myśli nie są dziś spokojne. Nasze życzenia w tym roku będą gorzkie. Bo tak jak nigdy będziemy myśleć, żeby naprawdę zapanowały ciche noce i żebyśmy w tym czasie Bożego Narodzenia potrafili wyciągnąć do siebie rękę ze znakiem pokoju i ze znakiem miłości. Tego wszystkiego życzę Państwu, żebyśmy tak naprawdę potrafili wyciągnąć tę rękę do zgody, do miłości, do pokoju. Bo to jest chyba marzenie nas wszystkich, by żyć w takim miejscu, gdzie szanujemy się nawzajem, gdzie szanujemy swoją godność, gdzie potrafimy przeżywać wspólnie piękne chwile. Nie chcemy żyć w miejscu, gdzie wychodzimy na ulicę nie po to, żeby przygotowywać się do świąt, tylko po to,
żeby krzyczeć głośno o poszanowaniu praw, o poszanowaniu godności. Życzę Państwu spokojnych świąt. Świąt w pokoju, świąt w ciszy, świąt w miłości. W tym roku obchodziliśmy jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. To przypomnienie jest jednocześnie przypomnieniem, że każdy z nas do tej wyjątkowej obecności Pana Boga został osobiście poprzez akt Chrztu Świętego zaproszony. Że każdy z nas może uczestniczyć w tym wymiarze miłosiernej obecności Boga. Niech to doświadczenie góruje nad wszystkimi innymi. A ludzie, którzy odkryją swoje odmienione serce, spotykając się ze sobą, wkraczając w przestrzeń życia publicznego, społecznego, w wymiarze zawodowym, będą ludźmi przemienionymi i ludźmi, którzy tą dobrą nowinę poniosą dalej. Jeden drugiemu, żeby odkrywać tą wyjątkową obecność, która jako jedyna ma tą prawdziwą, zbawczą moc przemieniania rzeczywistości. I tej osobistej, a później tej postrzeganej coraz szerzej, łącznie do tego wymiaru życia narodów, życia świata. Nieśmy tą dobrą nowinę, ale odkrywajmy ją najpierw w swoich sercach, żeby czerpać siłę, radość, optymizm i żyć tą wielką, wielką nadzieją. Błogosławionych, radosnych świąt dla każdego z Państwa osobiście. Mało, że szczypy byli